opamiętania i nawrócenia. Pokuta, opamiętanie, nawrócenie. Do zdefiniowania tych słów Nowy Testament używa dwóch słów. Po pierwsze, to jest greckie słowo epistrafo. Słowo epistrafo oznacza zawrócić naokoło, nawrócić się lub też odwrócić, obrócić kogoś wokół. Czyli jest to słowo epistrafo, jest to słowo związane ze zmianą kierunku. Kiedy Grek do Greka mówił epistrafo, oznaczało, że nie idź tam, tylko tam. Zawróć, odwróć się w drugą stronę. Drugie słowo w Nowym Testamencie określające pokutę, opamiętanie czy też nawrócenie, bo to są wymienne sformułowania w Nowym Testamencie, to metaneo. I to słowo oznacza poddać się zmianie myślenia w obrębie myśli i uczuć. Metaneo, poddać się zmianie myślenia, czy też zmianie w obrębie myśli i uczuć. Oznacza to słowo również zwrot zmienić zdanie lub cel. To jest również metaneo. Dalej, to słowo w Grece oznacza zmienić zasady i praktykowanie tych zasad. To jest dalej cały czas zwrot metaneo. I również oznacza to, metaneo tłumaczy się jako zreformować coś. Czyli wziąć jakieś zagadnienie i dokonać reformacji w związku, w obrębie tego zagadnienia. Stary Testament używa również dwóch słów określających pokutę, opamiętanie czy też nawrócenie. Pierwsze słowo hebrajskie określające pokutę, opamiętanie czy też nawrócenie to teshuva. I dokładnie oznacza ono powrót. To, jak Żyd do Żyda mówił teshuva, oznaczało wracaj, wróć stamtąd, gdzie zaszedłeś. Wróć do miejsca, w którym ja na ciebie czekam. W języku takim popularnym, codziennym, teshuva używało się na określenie skruchy na przykład. Że ktoś gdzieś zaszedł, zrozumiał, że zaszedł w złe miejsce i on się skruszył, czyli uznał swój błąd. Oznaczało też w tym języku zawrócenie ze źle obranej drogi, otrzymawszy informację. Czyli ktoś szedł i zobaczył informację, że na przykład miasto jest nie w tym kierunku, tylko w innym, też się mówiło teshuva. Co ciekawe, to słowo było określane jako powrót do ziemi obiecanej. Kiedy Izrael szedł do ziemi obiecanej, mówiono teshuva, my wracamy do ziemi obiecanej. Co, czyli zobaczcie, to było też ciekawe, oni nigdy nie byli w tej ziemi. Nigdy nie byli tam, a oni mówili teshuva, czyli my wracamy. Wiecie, co to znaczy? To była wiara. Oni w ogóle wierzyli, że stamtąd pochodzą. Wierzysz, że jesteś z nieba? To do nieba wracasz. Teshuva. Rozumiesz? Teshuva. To słowo również oznaczało powrót do światła Tory, czyli do światła prawa, czyli ktoś odchodził od Tory, odchodził od prawa, mówiono teshuva, wróć do przestrzegania prawa. Również to słowo oznaczało zbawienie, wybawienie, czy też odpowiedź na modlitwę o pomoc. Teshuva. Bardzo szeroki zakres słowa. Drugie zaś słowo to słowo naham. I to jest ciekawa rzecz, bo to słowo oznaczało dokładnie pokutę ku zmianie życia,
i dotyczyło stanowczej i świadomej decyzji człowieka. Czyli Nahum dokładnie, to było stanowcze i świadome zdecydowanie, że jest się w złym miejscu, tak? I idzie się w dobre miejsce. Świadome, pełni świadome. Dlatego jak głosimy Ewangelię komuś, znowu troszeczkę odejdę, żeby wam coś pokazać o głoszeniu Ewangelii, bo to jest ważne. Nigdy nikogo nie ciśniemy, żeby przyjął Jezusa. Nie zachęcamy go. Bo możemy wyprodukować Izmaela. Zrozumcie mnie. Ponieważ do nawrócenia jest bardzo potrzebne kilka elementów, między innymi pokuta. Jeśli ktoś nie pokutuje, to tam nie zachodzi akt nowego narodzenia. Rozumiecie mnie? Nie ma czegoś takiego, że nakazuje się komuś wyznać Jezusa Panem, albo przyjąć Jezusa i powiedzieć, powiedz, że Jezus jest Twoim Panem, że Go przyjmujesz. To są bzdety. Ja często spotykałem ludzi, ludzie mówią, wiesz, dzisiaj tylu i tylu ludzi wyznało, że Jezus jest ich Panem. Mówi, poszli do nieba. Ja mówię, ja nie wiem, gdzie oni poszli. Chodzi o to, że to jest, tak, to jest troszeczkę takie dla, to jest dla nas takie troszkę tajemnicze. W ogóle Nowe Narodzenie jest bardzo tajemniczą rzeczą. My nie wiemy, ja nie wiem, czy ktoś się narodził na nowo. Ja wiem, że ja się narodziłem. O. Rozumiecie, o czym mówię? Ja wiem, że ja jestem narodzony z Bożego Ducha, tak? Ja wiem, najbliższe osoby, które mnie otaczają, to wiem, że się porodziły z Bożego Ducha. Ja to w ogóle wiem, nie? Ale tak idąc dalej w życiu, to ja nie wiem, kto tam poznał tego Jezusa, czy nie poznał. Ja już widziałem takie dziwactwa na świecie, że się w Pale nie mieści. Takie dziwactwa, człowieku, że szok. Ludzie przez lata byli w kościołach charyzmatycznych, potem wyszli z tych kościołów, zostali muzułmanami, buddystami, człowieku, ateistami, w ogóle mówią, to nie ma Boga, się pomyliłem, 20 lat byłem w jakiejś głupocie. To już rozumiesz? I nie ma w nim żadnego konfliktu. To mnie w ogóle ciekawi, że w ludziach konfliktu nie ma, bo wiecie, co wskazuje na Nowe Narodzenie? Wewnętrzny konflikt. Ty możesz być 20-30 lat poza społecznością, możesz być w świecie, siedzieć w grzechu, ale jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to wiesz, co w tobie jest? Konflikt. Konflikt. Ty jesteś wkurzony sam na siebie. I to jest w ogóle dowód na to, że jesteś narodzony z Bożego, taki jedyny dowód, bo my nie mamy innych dowodów. Bo to jest walka twojej nowej natury, którą uzyskałeś po przyjęciu Jezusa, tak? Z systemem grzechu, w którym siedzisz. To twoja nowa natura po prostu się buntuje. Mówi, nie no, no bez przesady, no już weź, no. Rozumiem, bo to natura owcy, a ty siedzisz w ogóle w kiblu, w ogóle wiesz, i tak siedzisz 20 lat, 30 w ogóle, a wiesz, a nowa natura, wiesz, wieczna natura, nie? Wieczna natura Boga jest w tobie i tam jest w ogóle kryzys cały czas, kryzys, o, i to jest dowód na Nowe Narodzenie. Dlatego jak ja się śmieję, bo jak ludzie do mnie przychodzą często i mówią, o, odpadłem od Boga, jeszcze nie rozumieją, że nie istnieje coś takiego jak grzech śmiertelny. Rozumiesz, o, odpadłem od Boga, Pan mnie odrzucił, mówi, bo ja go zostawiłem. Ja mówię, ale boli cię to? No boli, ja mówię, dlatego to jest dowód na to, że cię Pan nie odrzucił. Na razie uspokój się. Uspokój się na razie. Potem ci wyjaśnię, że masz błąd teologiczny w głowie, ale na razie to ją wychamuj. To chodzi po tej rzeku, własną pięścią się zapiję zaraz. Tak? Człowieku. No. Zarówno epistrafo, jak i teszuwa są zainspirowane przez Boga. Czyli to Bóg woła do człowieka, tak? Zawróć. Tak? Zobaczcie, co robimy, jak głosimy Ewangelię. Wychodzimy, głosimy, tak? Zawróćcie, ludzie, ze złej drogi. Pokażemy wam nową drogę. Tą drogą jest Jezus. Idziecie do piekła. Chcę, żebyście przyjęli Jezusa, to pójdziecie do nieba. Co my robimy? W miejsce Boga poselstwo sprawujemy. Amen? No w miejsce Boga. Wychodzimy w miejsce Jezusa i głosimy do tych ludzi. Zawróćcie. A więc co to jest? To jest inspiracja Boga. Natomiast metaneo i naham są suwerenną odpowiedzią człowieka. Czyli na pokutę składają się dwie rzeczy, na nawrócenie, na, rozumiecie, są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest apel Boga, prawda?
A druga rzecz to odpowiedź człowieka. I nie ma czegoś takiego, że jest apel Boga, a nie ma odpowiedzi człowieka i następuje nawrócenie. Niestety. Takich dobroci nie ma. Musi być odpowiedź. Musi być odpowiedź. Rozumiecie? Musi być jakaś odpowiedź. Bóg cały czas woła. Bo był dzisiaj ten człowiek, o którym wam opowiadałem ostatnio, który nas rozpoznał w ogóle. Człowiek, który też był w różnego rodzaju sytuacjach podobnych do mojego życia. Weszliśmy na siłownię, spojrzał na nas. Mówi, to ty jesteś ten kapłan? Ja mówię, ja. Rozumiem. Dzisiaj przyprowadził swoją siostrę od razu, bo to było wczoraj, dzisiaj powiedział, głosiłem mu pełną Ewangelię, ćwiczyłem sobie, głosiłem mu Chrystusa. Rozumiesz? On mówi, moja siostra ma raka. Mówię, ale to nie jest problem. Mówię. Dzisiaj mamy spotkanie, przyprowadź siostrę, położymy na nią ręce, zniknie jej rak. On mówi, co ty gadasz? I teraz co się dzieje? Wiecie, co robi? Przyjeżdża tu. Przyjeżdża z siostrą. Przyjeżdża. Chcą, żeby się modlić. Zobacz. Apel, odpowiedź. Akurat na tym przypadku. Tak? Natomiast temat pokuty jest tematem dogłębnym. A więc widzimy, że inspiracja, czyli epistrafo i teshuva, to rzecz od Boga, czyli poselstwo, zawróć, odwróć się, przyjdź do mnie, prawda? I metaneo i naham, suwerenna decyzja człowieka. To człowiek odpowiada na apel Boga. Nie można odpowiedzieć za niego. Nie można wziąć dziecka, polać mu głowę wodą i powiedzieć, jako jego rodzic ustanawiam, że on wierzy. On w cycka wierzy. Jedyna rzecz, którą on wierzy. I to też nie wierzy, tylko widzi. Maca. Nawet w ogóle tak. Dobra, macant. On macantologicznie temat rozpoznaje, a nie przez wiarę. Nie ma żadnego. Rozumiesz? Nie może rodzic udzielić wiary. Jak może udzielić wiary? Wiecie, co my możemy zrobić? Spłodzić dziecko, urodzić dziecko, tak? Ale nie możemy mu dać wiary. To jest wymysł, śrubka. Polać dziecko wodą, rozumiecie? Dnia ósmego, dokładnie wtedy, kiedy obrzezywano u Żydów, oni wszystko człowieku ukradli. Człowieku, Kościół katolicki, on ciągle coś skądś zabrał, ukradł i złożył w ten jeden wielki system. To jest chore, człowieku. Nawet ksiądz ma 33 guziki przy sutannie, tyle, ile Jezus miał lat. No cholera, to wszystko, człowieku, to jest takie chore. Wszystko jest chore. Wszystko. Rozumiesz? Szok normalnie. To człowiek podejmuje kroki do realizacji pokuty. To człowiek, a więc pokuta, tak, jest dwustronna. I tylko taki stan to jest oryginał. Innego stanu nie ma. Inny stan to nie jest stan oryginalny. Czyli musi być apel i musi być odpowiedź. Ludzie nie mogą powiedzieć, że nie ma apelu do nich. Jak ludzie na przykład mówią, a są jacyś tam ludzie, co nie ma do nich apelu. No jakiś tam papagaj w Afryce na przykład chodzi i on nigdy nie słyszał Ewangelii, jak on się ma nawrócić. Ja mówię, widzisz, numer jest taki, że kto szuka, ten znajdzie. Jak to będzie? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem. Jak on szuka, ten chłopaczyna w majtkach z bambusa, rozumiesz? To on znajdzie. Kogo? Chrystusa, to się nawet rymuje. On znajdzie, bo kto szuka, ten znajdzie. Amen? Ja nie wiem, jak on znajdzie. Będzie patrzył w drzewo i uświadomi sobie, rozumiesz, że Bóg jest żywy. Jest pewne świadectwo misjonarzy, którzy pojechali do Afryki, rozumiecie? Znaleźli jakieś plemię, które w ogóle było bardzo odseparowane. Zaczęli tam z nimi żyć, uczyć się ich języka. I jak doszli już do pewnego takiego miejsca, gdzie rozumieli ten język coraz lepiej, tak, to zaczęli im głosić Ewangelię. Okazało się, że niezmiernie łatwo im idzie. Oni wszyscy słuchali tej Ewangelii. Rozumiecie? Co się dzieje dalej?
im oni lepiej poznają ten język, tym bardziej dowiadują się o pewnej przedziwnej rzeczy. Otóż oni znają tą Ewangelię od setek lat. Oni wierzą, okazuje się, że jest jakiś Bóg, który się tam nazywa Kobo, czy tam jakiś, już nie pamiętam, i On stworzył niebo i ziemię. I że On miał syna i też się jakoś nazywał. I że ten syn zszedł na ziemię, żeby pomóc ludziom i każdy, kto z tym synem się zaprzyjaźnił, to ten Kobo go przyjął. Ja się pytam, skąd w tym plemieniu taka informacja? Przekazywana przez setki lat z pokolenia na pokolenie. Skąd? List do Rzymian. Tak? Jestem poznawalny w stworzeniu. Nie mają wytłumaczenia. Rozumiecie? Od wieków jestem poznawalny w stworzeniu. Jak ktoś szuka, ten znajduje. Ale zawsze towarzyszy temu pokuta. Wezwanie Boga jest globalne. Każdy, kto będzie chciał usłyszeć, usłyszy. Każdy, kto będzie chciał usłyszeć, usłyszy. Każdy, kto będzie chciał usłyszeć, usłyszy. I co teraz musi zrobić, kiedy usłyszał? Podjąć decyzję. Czy on się zgadza, czy on się nie zgadza. Bo usłyszeć to jedna rzecz, to jedna część pokuty. To ta część, za którą Bóg odpowiada. On połowę roboty wykonał. Druga połowa należy do człowieka. Ludzie często mówią, Panie, pomóż mi uwierzyć w Ciebie. Ja mówię, Bóg Ci nie pomoże nigdy. To są takie modlitwy. Ale jest napisane, że o tam człowiek powiedział, pomóż niedowiarstwu memu. Ale on nie powiedział, żeby pomóc jego wierze. Niedowiarstwo to nie jest brak wiary. Wiecie, co to jest niedowiarstwo? To jest zawirowanie na poziomie wiary. Czyli ja wierzę, ale mam chaos. Ten facet wierzy, ale ma chaos. Duchy niedowiarstwa to nie jest niewiara. Duchy niedowiarstwa to jest zespół demoniczny, który odciąga cię od wiary. A to nie jest brak wiary. Niestety, niedowiarstwo to nie jest brak wiary. Natomiast brak wiary jest problemem. Z drugiej strony problem ten leży tylko po stronie człowieka, ponieważ jest to kwestia uwolnienia tej wiary, a nie posiadania jej. Dlatego, że każdy ma ziarno wiary, które jest potrzebne, aby uwierzyć. Taki ten Bóg jest dobry. Że człowiek na ziemi się rodzi z martwym duchem, tak? Inaczej, z obumarłym duchem, ale posiada ziarno wiary, które jest potrzebne do rozpoznania Syna Bożego jako Mesjasza. I nie ma takiego, który bez tego ziarna się nie rodzi. Rozumiesz? Który się urodził bez tego ziarna. Nie ma takiego czegoś. Każdy ma szansę, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie istnieje żadna predestynacja, tak jak kalwiniści twierdzą, że Bóg jednych wybrał, drugich wykopał. No i tak twierdzą, człowieku. No masz pojęcie, do tej pory tak głoszą. No jak Bóg nie przeznaczył kogoś do zbawienia, to będzie potępiony. Ja mówię, no tak, człowieku, bo to jest sadysta, człowieku, który sobie robi takie ruchy. Tu ich stworzę, człowieku, 20 milionów zarżnę, resztę zbawię, jaki mam ubaw. Ha, ha. To nie jest nasz Bóg. Pokuta jest ściśle związana z tym, czy ty zdecydujesz, aby przyjąć prawdę. Posłuchaj teraz. Mówiłem ci na poprzedniej sesji o prawdzie. Słyszysz jakąś prawdę i po twojej stronie leży decyzja. I nie możesz powiedzieć, żeby on to zrobił za ciebie. Bóg za ciebie nie spokutuje. Bóg woła, odwróć się od swoich nieprawdziwych przekonań. I ty musisz się zdecydować, aby się odwrócić. Jeśli ty się zdecydujesz, aby się odwrócić, to wtedy dopiero przyjdzie moc umożliwiająca odwrót. A ludzie by chcieli, żeby Bóg podniósł ich nogę i postawił tu. A Bóg mówi tak, gdziekolwiek nogę swoją postawisz, tam będę. To w ogóle odwrotnie działa. Rozumiesz? Odwrotnie działa. Odwrotnie działa. Pokuta jest związana z decyzją. Metaneo. Decyzja o zmianie myślenia. Myślałem o czymś w ten sposób, a teraz podejmuję decyzję, że myślę w ten sposób. To bardzo proste. Uważałem do tej pory, że ta rzecz jest słuszna,
A teraz uważam, że jest niesłuszna, bo się spotkałem z prawdą Bożą, która zaapelowała do mnie w tym temacie. I ludzie, którzy do mnie przychodzą, mówią, ja się nie zgadzam z tym, co ty głosisz. Ja mówię, no naprawdę mi to powiedziałeś, no bez przesady. No. Jak się nie zgadzasz z tym, co ja głoszę, jak ja głoszę prawdę? Przecież potrafię udowodnić to, bo ja chcę, żeby ci udowodnić. Z której strony chcesz, to ci udowodnię. Ja już takim ludziom udowadniałem różne rzeczy, że się w głowie nie mieści. Jeżeli chodzi o prawdę, jeżeli ktoś mnie szuka, bo ja wiecie, ja światu nie udowadniam. Ja wierzącym udowadniam, bo to ja nie spotkałem tak dużo niewierzących wśród wierzących człowieku. W świecie jest więcej wierzących niż wśród wierzących. Holender człowieku. Przecież ludziom ze świata jest łatwiej przyjmować Boże rzeczy. Ty. Ja tej Pani tutaj pytam, w ogóle wierzy Pani, że my położymy na Panią ręce teraz i ten rak zniknie? Ona mówi tak, ja w to wierzę. Człowieku, ja wierzę w to. Ja wierzę w to, że ona... Adam mówi, to wykaszle, jako wykaszle i koniec. No jako wykaszle, to w ogóle dla mnie żaden problem. Wykaszle raka w piersi. To jest wiara, to jest jakaś wiara, rozumiecie o to chodzi? My nie sięgamy głębiej, sięgamy w te miejsce. Czy człowiek, który wcześniej posiada błędną informację, przyjąwszy prawdę, zdecyduje się na tą prawdziwą informację. To jest taki proces, to jest ta pokuta. Pokuta to nie jest zalewanie się łzami i leżenie w tych łzach. Mój znajomy poszedł, nawrócił się do Jezusa i poszedł do swojego kolegi, który był w ogóle, był pochrzaniony dobrze. Ćpawi w ogóle i był taki hipisowaty, taki wiesz. Pochodził z dobrej rodziny, tak? Ale był w ogóle taki luzak hipis, wiecie, taki... I tamten przyszedł do niego i mówi do niego tak, bo Sokrates miał ksywę, on jeszcze filozof, człowiek ućpól, filozof, Sokrates miał ksywę. I mówi do niego, Sokrates, przyjąłem Jezusa, oddałem mu swoje życie, też byś się nawrócił do tego Jezusa, też by ci zmienił życie, byś do nieba poszedł, rozumiesz? A Sokrates siedzi, no dobra. Czujesz klimat? Posłuchaj, pochodzi, to jest dobry dom, to nie tam jakaś patologia, no nie? A on jest taką czarnołowcą w tym domu, wszyscy go po kokardkę tam mają, człowiek, ojciec, jakiś lekarz, matka tego, schodzą na obiad, młody chłopaki, nie? Siadają przy stole, a ten Sokrates, wiesz, do ojca mówi, wiesz, a ojciec, wiesz, no chciałby, rozumiesz, no wiesz, jeszcze ma pieniądze, wszystko, no facet, wie, no chce synowi świata przychylić, tak? Mówi, a on, mówi, tato, czujesz klimat? Oddałem życie Jezusowi, wiesz? A ojciec mówi, aż stuknął sztućcem w stół. Nareszcie coś dobrego zrobiłeś, mówi. Rozumiesz? Skąd ja to wiem? Bo słyszałem świadectwo tego Sokratesa. To on mi opowiadał. To on opowiadał w kościele o tym. Jak on Jezusa przyjął. Czuję, rozumiesz? No dobra. Ja różne rzeczy słyszałem. Różne. Ale takie coś. I potem w ogóle po latach ten facet w ogóle ma już żonę. On ma dziecko. On jest normalnym, odpowiedzialnym gościem, normalnie pracuje, rozumiesz, nie ćpa, jest w kościele, wiesz, przyjął Jezusa. No dobra, no weź. Bardziej głupią rzecz tylko widzieliśmy, jak byliśmy na konferencji cygańskiej. No tamto człowieku, w ogóle tamto było takie Kongo, człowieku, wszystko było naraz. Tutaj gotowali bigos, tutaj matka karmi cyckiem dziecko, tutaj stoi baptysterium człowieku i hurtowo człowieku chrzczą ludzi. A najlepsze było wyznanie wiary. Takiego wyznania wiary to ja nie słyszałem. Nikt. Jeden wlazł do tej wody, pastor tylko się pyta tego cygana, mówi tak, dlaczego chcesz się ochrzcić? A on mówi, będzie lepiej. A ten mówi, chrzczęcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Następny, ja mówi, ale jazda. Rozumiesz? Styl jest różny, formuła różna. Wiesz, co jest ważne? Czy następuje chęć zmiany myślenia? Czy następuje metaneo? Czy jest jakaś odpowiedź? To jest pokuta. Nieważny jest styl. Style są bardzo różne. Nie ma czegoś takiego, że musi towarzyszyć temu to czy tamto. Jedni toną w łzach i się trzęsą, rozumiesz? Inni w ogóle mówią dobrze. Ważne, czy następuje zmiana. Dla mnie na przykład w ogóle jest nieistotne to, czy jeżeli ktoś upada, na przykład wśród wierzących, czy on w ogóle przychodzi, kaja się. Mieliśmy różne rzeczy. Kiedyś stoję na nabożeństwie, ktoś biegnie przez całą naszą salę, człowieku.
biegnie, podbiega do mnie na środek, pada na kolana, obejmuje mnie w ogóle za nogi, rozumiesz? I mówi w ogóle, wiesz, upadłem, mówi, wiesz, potrzebuję w ogóle, wiesz, uwolnienia, uzdrowienia, w ogóle ja się modlę o niego. Człowiek pokutuje jakiś tam, przyleciał do nas z ulicy. W ogóle padł do kolan, w ogóle. Inny w ogóle, wiesz, przy zwykłej rozmowie podejmuje człowiek decyzję metaneo. Gdzie siedzimy przy stole, pijemy herbatę, ja mu przekazuję pewne fakty, a on je przyjmuje. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrozumiał, że nie obejdzie się bez decyzji. Nie ma, że coś się stanie, że Bozia paluszek spuści, zamiesza ci w muszku i coś się zmieni. Nie ma takich numerów na świecie. Bo Bozi nie ma. Nie ma Bozi. To jest dramat dla niektórych. A więc Bóg nawołuje, Bóg inspiruje, Bóg obiecuje, że jeśli podejmiesz decyzję zgodną z Jego inspiracją, to On uwolni moc. Amen? Ale musisz zdecydować. Musisz pokutować. Nie możesz powiedzieć, jakoś będzie. Pokuta to zmiana. Po jednej z naszych konferencji w jednym mieście w przerwie podchodzi, po jakiejś sesji podchodzi do mnie człowiek i mówi do mnie tak: pastorze, żyję z kobietą bez ślubu. To jest kobieta ze świata. Wiesz, co zrobię, pastorze? Ja mówię, co zrobisz? Wrócę do domu, a przyjechał daleko stamtąd. Spakuję swoją torbę podróżną i wyprowadzam się od niej. Rozumiecie? Co to było? Pokuta. On spokutował. On nie siedział, nie trzymał się za głowę, absolutnie. On zrozumiał, w czym siedzi. Ok? Poszedł, spakował się, wyszedł. Co to jest? Metaneo. Jakie temu emocje mogły towarzyszyć? Różne. Rozumiecie, o czym mówię? Emocje nie mają tu żadnego znaczenia. Ponieważ ja muszę podjąć decyzję na podstawie prawdy. Jest jakaś prawda i ja teraz decyduję na podstawie prawdy. To jest pokuta. Bóg mnie inspiruje tą prawdą. Bóg mówi do mnie tą prawdą. Bóg mówi do mnie, taka jest prawda, Artur. A teraz ja muszę wziąć tą prawdę i powiedzieć, zgadzam się z Tobą, Panie. Oto jest moja zgoda. Ja teraz potrzebuję Twojej mocy. I on mówi, masz, Artur, moją moc. Na co ta moc przychodzi? Na decyzję o metaneo. Na decyzję, a nie gdzie indziej. Jeżeli na tym stole zapada decyzja moja o takiej czy takiej rzeczy, z którą się zgadzam, jeżeli chodzi o Bożą sprawę, to tu przyjdzie moc. I ona nie przyjdzie wcześniej niż wtedy, kiedy ja zdecyduję. Najpierw decyzja, potem moc. Tak to działa, ludzie. Na zimnego indyka to się robi. Zimny indyk. Najlepiej tak się ćpunów wyprowadza. Ja zawsze, jak uczę ludzi, jako terapeuta, mówię, nie litujcie się nad żadnym ćpunem. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby od nieczpania ktoś umarł. Od niepicia tak. Z pijakami jest inaczej, z alkoholikami. Z lekomanami też jest inaczej. Ale nie z ćpunami. Ćpunami jest prosto. Rozumiecie? Nie ma większych egocentryków na świecie niż ćpuny. Wiem, bo sam byłem. Chodzi o to, że na zimno. Tak, Panie, zgadzam się. Nie potrafię. Nie umiem z tego wyjść. Nie daję sobie rady. I w ogóle Bóg nie ma z tym żadnego problemu. Jak Ty mówisz tak, nie potrafię, nie umiem, nie daję rady. Absolutnie nie. Ale On czeka, czy Ty zdecydujesz. I powiedzieć Ci coś? On naprawdę wie, czy jesteś szczery. Bo tylko na szczerą decyzję o pokucie przychodzi moc. A nie na kit jakiś. Bo ludzi, którzy mówią, chcę się zmienić, ja chcę się zmienić, chcę się zmienić, to jest na pęczki. I przychodzą notorycznie, nie mogę się zmienić, nie mogę się zmienić. Dlaczego, pastorze, nie mogę zmienić? Mówię, bo Bóg Cię nie lubi. Sytuacja jest bardzo prosta. Mnie lubi, a Ciebie nie lubi. Bo On taki jest. Mnie sobie wybrał, a Ciebie skazał na potępienie.
No żartujesz. Ja mówię, a co robię? No odpowiadam głupiemu wedle głupoty jego. Co ci mam powiedzieć, człowieku? Przychodzisz do mnie i mówisz, że nie możesz powiedzieć ci, jaka jest prawda. Nie chcesz! Ja chcę! Nie chcesz! Bo jakbyś chciał, to by przyszła moc! Ludzie, to prosto jak gwóźdź! To nie ma takiego czegoś. U Boga jest matematycznie wszystko. U Niego 2 razy 2 jest zawsze 4. Nie ma czegoś takiego, że tutaj moc przyszła, a tam nie przyszła. Nie przychodzi moc, bo nie ma na co przyjść. Moc przychodzi na decyzję, szczerą i prawdziwą. A ludzie chcą tak, 99%, ale 1% sobie zostawię w razie czego. W razie czego? No w razie czego sobie procencik zostawiasz? No w razie czego? No w razie czego? Ludzie przychodzą i mówią, co mam zrobić? Ja mówię, człowieku, wykonaj zupełnie świadomy i szczery ruch w tą stronę. Przyjdzie moc. Ludzie, przez tyle lat służby ja nie zobaczyłem ani jednej sytuacji, nie było precedensu, żeby ktoś, kto szczerze podszedł w temacie pokuty, żeby nie otrzymał mocy do realizacji. Natomiast widziałem masę ludzi, którzy mówili, że oni chcą. Wiecie, powiedzieć można wszystko. To tak jak z tym wyznaniem, Jezus jest Panem. Kupisz sobie papugę i papugę też nauczysz. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. I ona tak będzie gdakać człowieka. Czy to oznacza, że ona idzie do nieba? Ja nie wiem, gdzie ona idzie. Może papugi niektóre są w niebie, nie wiem. Pod czym może one? Pod prawem są, nie pod łaską. Chociaż nie wiem. Podobno wszystko, całe stworzenie wzdycha, oczekując objawienia Synów Bożych. Także może one idą do nieba, ale na pewno nie na podstawie swojego wyznania głupim dziobem papugi. Wiesz, dlaczego, wiesz, kiedy papuga może iść do nieba? Tylko i wyłącznie wtedy, tak? Kiedy ja będę szedł do nieba. To ja jej drogi otworzę, bo to jest stworzenie mi podległe. Ale nie o tym będę dzisiaj rozmawiał. Chcę, żebyście zrozumieli temat pokuty i żebyście przestali się łudzić. Jeżeli nie ma mocy gdzieś w twoim życiu na jakiejś decyzji, to oznacza, że decyzja jest nieszczera. Rozumiesz mnie? No masz nieszczerą decyzję po prostu. Jesteś człowiekiem, który tak naprawdę nie chce pewnych rzeczy. Nie chcesz, bo się boisz, bo nie wiesz, co będzie, bo jak to będzie. Rozumiesz? Co będzie, jak ja się renty pozbędę? Co będzie? Nie będziesz miał renty. No tak, nie będę miał renty, no ale jak to bez renty? No tak, no żyć bez renty? Ja mówię, dobra, na księżnicach Jezusa jest uzdrowienie twoje. W jednym kościele, który kiedyś założyliśmy, była taka kobieta i ta kobieta modliła się do Boga przed rentą, miała iść do tego, żeby jej tam na komisję. I tak się modliła, Panie Boże, modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa, żeby mi przedłużyli tą rentę. Panie Boże, pomóż mi. No ale w międzyczasie było spotkanie uzdrowieńcze i ona w ogóle przyszła i się pomodlili i została uzdrowiona. Została uzdrowiona. W ogóle w międzyczasie wszystko się dzieje przed tą komisją. W ogóle, rozumiesz? Zostaje uzdrowiona w ogóle. Drugi numer jest taki, że w ogóle dostaje pracę. Idąc na komisję, rozumiecie? Była uzdrowiona i miała pracę. I ona składała świadectwo. Mówi, modliłam się, żeby Bóg przedłużył mi rentę. On mnie uzdrowił i dał mi pracę. Rozumiesz? Ja mówię, widzisz, na drodze tej głupi nie zbłądzi. Rozumiesz? No ale jak można? Ludzie na przykład mówią, idę za Tobą, Panie. Tak? Idę za Tobą. Nie ma dla mnie w ogóle innych zabezpieczeń. A boją się iść na przykład i powiedzieć na komisji lekarskiej, że są uzdrowieni, nie potrzebują renty. Przecież wiesz, o czym to świadczy? Każde podpisywanie, że renty jest świadectwem tego, że jesteś nadal chory. Przecież to proste jak drut. Jakie to jest wyznanie? Położył na Ciebie kaznodzieja ręce, mówisz, jesteś zdrowa. To mówię, oczywiście, w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Przychodzi pierwszy, a Ty walisz, proszę Ciebie, po 1500 przyjmujesz. I się podpisujesz pod tym, że masz chory kręgosłup. Potem przychodzisz do kaznodziei, jakoś mnie łupie. No łupie Cię, bo podpisujesz dokument, że jesteś chory, nie rozumiesz, kretynie. Czy Ty myślisz, że tylko się liczy wyznanie tu? Liczy się też zapis. To jest takie samo wyznanie. Takie samo wyznanie. Ludzie, to jest duchowa rzeczywistość. Ludzie próbują ominąć prawdę, miknąć się. A ja pokutuję. Ja mówię, nie pokutujesz. Pokuta to jest 100% decyzja.
na to przychodzi moc. Rozumiecie? Ja jestem dzisiaj w tym miejscu, bo ja pokutowałem. Pokutowałem. Ja nie przyszedłem do Boga, nie powiedziałem: Boże, dobrze, idę, zobaczę, jak będzie. Jak nie będzie, to wrócę z powrotem. Mnie do głowy nie przyszło, żeby z powrotem wrócić. Do głowy mnie nie przyszło. Rozumiecie? Do głowy. Po prostu. Pokuta to jest pokuta. Dlaczego wam o tym mówię? Jeżeli chcecie, aby wasze życie było sukcesem i chcecie, abyście w ręku Boga byli realnymi narzędziami, prawda? No to pokuta to jest rzecz nieodzowna. Z pokutą się trzeba zaprzyjaźnić. Im bardziej idziemy głęboko w Boga, tym bardziej dochodzimy do miejsc, które są w naszym życiu nieprzemienione. Zgadza się? Popularny proces zwany uświęceniem. Co robimy, jak dochodzimy do tych miejsc, do tych kibelków naszych? Pokuta. Stara, dobra pokuta. Jak nic nie działa, pokuta zawsze działa. Jak nie masz skąd wziąć mocy, to pokutuj, tam przyjdzie moc. Zawsze, rozumiecie? Zawsze. Zawsze. Nie patrz na emocje, że muszą temu towarzyszyć jakieś emocje, że musi być jakoś euforycznie. Absolutnie, nic nie musi być. Żadnych fajerwerków, rozumiesz? Pokuta to pokuta. Patrzysz na przykład, że twoja kondycja fizyczna jest w złym stanie. Rozumiesz? Nie będziesz zamiast siedzieć i ogłaszać: w imieniu Jezusa moja kondycja jest w dobrym stanie. Jaką mam super kondycję, mam tak dobrą kondycję, że po prostu szok. Tak? Nie. Powiedzieć ci, co to będzie pokuta? Pokuta to będzie tak: dieta, trening. Rozumiesz, o co chodzi? To jest pokuta, pokuta. Pokuta. To się nazywa odwrócenie. Tak? Odwrócenie. Żresz byle co. Pokutą jest to, że zaczynasz jeść dobre rzeczy. Proste. Nie kładziesz rąk na parówki, rozumiesz? W których jest świński ryj zmielony z jego uszami, człowieku, i z miodem z uszu. Rozumiesz? A, z szynki, tam jest szynka. Człowieku, nie kładziesz rąk, mówisz: w imieniu Jezusa przemieniam tą śmierdzącą wieprzowinę przeklętą pod zakonem w wołowinę błogosławioną pod łaską. Nie! Zeżresz te parówki, zwykłe świńskie parówki. Tak, jak siedziałem w więzieniu, kładłem ręce na parówki i one mi służyły, ale dlatego, że nie było nic innego do jedzenia. Salmonella była w więzieniu, ja błogosławiłem ten syf i go jadłem. I bardzo dobrze się czułem. Wszyscy chorowali, ja nie chorowałem. Ale kiedy wyszedłem na wolność, zacząłem żyć dietetycznie. Rozumiecie, o czym mówię? To jest pokuta. Mam 46 lat. Wyglądam bardzo dobrze i bardzo dobrze się czuję. Nigdy tak nie wyglądałem, nigdy tak się nie czułem. Dlaczego? Bo podjąłem decyzję o dbaniu o moją fizyczność. Pokuta! Nie siedziałem i nie mówiłem: Panie, chcę, żeby mi wszystko funkcjonowało jak u nastolatka. Nie! Wziąłem tyłek w trok i zacząłem ćwiczyć. Rozumiecie? To są proste historie. Proste rzeczy. Pokuta. Zachowujesz się źle wobec swojego małżonka? Nie musisz przyjść, proszę ciebie, i mu jakiś taki, nie wiem, wypisać człowieku poemat na pół ściany. Rozumiesz? Nie. Wiesz, co zacznij robić? Zacznij się dobrze zachowywać wobec niego. To jest pokuta. Przychodzę i mówię tak: jestem chamem dla mojej żony. Tak? Panie Boże, zmiłuj się nade mną. Nie potrafię nie być chamem. Jedyną formą przekazu jest chamstwo. Chamsko się do niej odzywam, mam chamski ton. Używam chamskich słów. W ogóle, Boże, ja jestem konkretnym chamem. Nie jestem taki byle jaki cham. Tak? Mam doktorat z chamstwa wobec mojej żony. I teraz, Panie Boże mój, ja potrzebuję Twojej mocy w temacie chamstwa. Przyjdź, Duchu Święty, do mojego chamstwa i zamień mnie w dżentelmena. Daj mi galilejski ton do mojej żony. W ogóle, Panie Boże, ja tak naprawdę jej nie lubię. Ale Boże, ja ją kocham. W związku z tym ja potrzebuję Twojej mocy. I zgadnij, co się stanie. Przyjdzie moc. Przestaniesz być chamem, zaczniesz być dżentelmenem. I vice versa, drogie Panie. Bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, jaki to jest temat w ogóle. Na pokutę zawsze przychodzi moc. Zawsze przychodzi moc, tak? Zawsze.
Mówiłem wam o moim koledze z kościoła. Spokutował, wiecie z czego? Że całe życie będzie jeździł na miodle. Spokutował. I założył firmę. Co to było? Pokuta. Te wypełnienie dokumentów o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pokuta to była. Pokuta to nie jest użalanie się nad sobą. Pokuta to nie jest płacz związany z tym, jaki jestem nędzny. Absolutnie. Nie jesteś nędzny. Jesteś synem, córką Boga. Jesteś święty i wspaniały. Pokuta nie polega na tym, że się poniżasz. Pokuta polega na tym, że podejmujesz decyzję o zgodności z oryginałem. Oryginałem jest Boża prawda. Oryginałem jest Boże słowo. Oryginałem jest Boży tok myślowy. Oryginałem jest zachowanie Jezusa. Oryginałem są Jego koncepcje. To jest oryginał. Jeżeli ja widzę, że ja odchodzę od tego, że jestem gdzieś daleko od tego, czas na co? Na pokutę. Biorę na warsztat wszystkie rzeczy związane z tym, co odstaje od wzorca głównego. Mamy główny wzorzec, my nie musimy gdziekolwiek szukać, rozumiecie, o co chodzi? My mamy wzorzec. My nie mamy stawać się podobni jedni do drugich. My mamy stawać się podobni do wzorca, do Jezusa Chrystusa. I na to przyjdzie moc. Nie musimy się tam starać, bo żyjemy pod łaską. Rozumiecie, o co chodzi w pokucie? To jest cudowna historia. W pokucie się nie starasz. W pokucie nie wyrywasz sobie w ogóle człowieku włosów z głowy i nie mówisz, ja muszę coś zrobić, żeby się zmienić. Ja! Nie! Ja przychodzę i mówię, Boże, wiem, że jest moc w tym temacie. Jest jakiś komplet narzędzi. Ja teraz wierzę o te rzeczy. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam, że ja mam tak jak Jezus. Zaczynam tak wyznawać, zaczynam tak myśleć, odrzucam wszelkie myślenie, które jest inne. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus mówi w pewnym momencie taką rzecz. Zobaczcie, są bardzo proste rzeczy. Oto idzie władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie. A chrześcijanin mówi tak, diabeł ma bardzo dużo do mnie. Ale ma do mnie diabeł? Prześladuje mnie każdego dnia. A Jezus mówi tak, diabeł nie ma nic do mnie. Wiesz, co jest pokutą w tym momencie? Uznanie, że ty żyjesz w jakiejś mrzonce. Uznanie, że w ogóle uznałeś, że diabeł coś ma do ciebie. Na przykład są chrześcijanie, którzy myślą, że diabeł się mści na nich. Ja mówię, diabeł się mści, ty masz pojęcie. Diabeł się nie mści na nich. No mści się. To głupi debil. Człowieku. Odebrałeś mu jakiś teren, to po prostu jest głodny. Rozumiesz, o co chodzi? Lata jak kot z pęcherzem i chce się nażreć. Odebrałeś mu żer, proszę ciebie, to przychodzi i chce coś tam pożreć. Nie może pożreć, proszę ciebie, to gryzie ciebie, tak? Strzel go w mordę, aż się zakołuje. No weź to zrób. Czego ty się... Ale mnie diabeł gryzie, ale mnie gryzie. Mnie won, won! No człowieku. No gdzie ty? Nic do mnie nie masz. No masz coś do mnie? Rozumiesz? No do mnie? Czy ja w ogóle jestem jak Jezus? Człowieku, no, nic do mnie nie masz. To jest pokuta. To jest pokuta. Tak? Na to przychodzi moc. Słowo Boże mówi, wszystko mogę w tym, ty w Chrystusie. Tak? Wszystko mogę. Masz coś zrobić. Nie umiesz tego zrobić, tak? Jesteś w stanie nieumienia zrobienia tego. Co robisz? Mówisz, okej. Okay. Patrzysz na to i mówisz tak. Zrobię to. Ale numer. Zrobię to. I to jest pokuta. Następnie co robisz? Idziesz i to robisz. Robisz to. Robisz tą rzecz. To jest pokuta. Zmiana myślenia. I decyzja z tym związana. Chcę, żebyście bardzo mocno to sobie wbili do głowy. Pokuta to odwrócenie się. Dowiedziałem się w pewnym momencie swojego życia, że powinienem pić przynajmniej 4 litry wody dziennie. Tak? Ja nie piłem 4 litrów wody dziennie. Ja piłem szklankę, dwie, jak mi się chciało. W ogóle wiecie, co miałem? Byłem w takim zwiedzeniu, że piłem, jak mi się chciało pić. Niektórzy mają takie zwiedzenie, że jedzą, jak są głodni. Też takie zwiedzenie innego rodzaju. Piją, jak chcą im się pić, jedzą, jak są głodni. Nie pijesz, kiedy chcesz pić. Bo jesteś 70 parę procent wody. Kobiety przynajmniej 3 litry,
mężczyźni przynajmniej 4. Zgadnijcie, co zacząłem robić? Pić 4 litry wody dziennie. Pokuta. Zaczęło tak czyścić mój organizm, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz? Po prostu. Na początku nie wiedziałem, co mam zrobić. Piję sika. Mówię, może będę stał, pił i sikał od razu. Rozumiesz, o co chodzi? Może taką metodę obejrzymy. Tak? Bo to też jest w ogóle całkiem dobra metoda, nie? Ponieważ ja byłem w świecie maksymalistą, doszedłem do wniosku, proszę ciebie, od razu wypiję, wysikam. Ale okazuje się, że to nie o to chodzi. Zacząłem dalej zgłębiać ten temat. Wyobraźcie sobie, że pewna kobieta miała nowotwór. Kobieta ze świata, tak? Nikt jej nie mógł pomóc. Nie weszła w zrozumienie faktu uzdrowienia przez Jezusa. W ogóle tego nie szukała, bardzo prawdopodobnie, tak? Natomiast doszła do takiego miejsca, gdzie zorientowała się, że jedyną szansą jest picie wody. Zaczęła pić od 14 do 17 litrów wody dziennie. Cały czas! Piła, sikała, zniknął jej nowotwór. Rozumiecie? Szok. Po prostu, szok. Normalna kobieta, to w ogóle dowodowe, rozumiesz, opisy uzdrowień ludzi, tak? Którzy zaczęli robić pewne mechanizmy, tak? Takie jak na przykład leczenie wodą. Ale po co to słuchać czegoś takiego, tak? Jak można pić szklankę wody dziennie, proszę ciebie, zakwaszonym chodzić, a nie rozumiejąc, że na przykład rak rozwija się w środowisku kwaśnym. Ale powiedz chrześcijanom, że rak rozwija się w środowisku kwaśnym. Właśnie się to Jezusa jest moje uzdrowienie. Mówię, bardzo dobrze. A ja mam lepszy pomysł na moje życie. A ja nie dostanę raka. I nie będę uzdrowienia potrzebował. Taki mam pomysł na życie. Nie mieć raka. Ty masz pomysł na życie, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie twoje. A ja mam taki pomysł, że nie będę miał raka. Ciekawe, czyj pomysł jest lepszy. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Andrew Womack kiedyś powiedział fajną rzecz. Jak głosił takie nauczanie, bardzo ważne nauczanie uważam, o wyższości błogosławieństwa nad cudem. Powiedział, kiedyś, jak zaczynałem moją służbę, i nie mieliśmy z żoną pieniędzy na paliwo, to kładłem ręce na mój samochód i jeździłem bez paliwa. I to był cud. A teraz nie kładę rąk na mój samochód, ponieważ mam tyle pieniędzy na koncie, że mogę lać do pełna. Nie skupiam mojej wiary na tym, aby jeździć bez paliwa za pomocą cudu. Jestem błogosławionym synem Ojca. Mam pełne konto, leję sobie benzynkę, nie oszczędzam i jeżdżę. A tatuś płaci rachunki. Jest różnica? Wyższość błogosławieństwa nad cudem. Wyższość. Są hierarchie, to są tak zwane hierarchie świętości. Lepiej mieć pieniądze, niż brać przełomy finansowe. Amen? Lepiej być zdrowym, niż uzdrawianym. Amen? Proste rzeczy? No ludzie. Lepiej mieć szczęśliwe małżeństwo, tak? Niż małżeństwo podnosić z ruin w imieniu Jezusa. Amen? No proste ludzie. Lepiej żyć 120 lat w szczęściu, zdrowiu i pomyślności, niż być wskrzeszanym co 2 lata. Tak? Bo się kiedyś wreszcie rozmyślisz, człowieku, pójdziesz, weź już nie chcę. Tak? Mam tu, nie wracam, padł chory. Proszę was, żebyście poważnie wzięli temat pokuty. Nie lekceważcie tego. Niech to się stanie bardzo ważne w waszym życiu. Tu się nie ma co szczypać nigdy z tym. Nie ma co obchodzić naokoło. Chrześcijanin musi być skłonny do pokuty. Po prostu od tak, ja już lecę, pokutuję. No już dobrze, no. Zobaczyłem, zawaliłem, już zmieniam myślenie, Panie. Jest u nas taka jedna osoba u nas w kościele w Warszawie, młoda w wierze osoba. Lubię z nią pracować, bo ona, to jest ciekawa postać, ona dopiero się rozwija w Bogu, tak? Fajnie się rozwija, krok po kroku, ale ma takie różne odpały. Co i raz taki odpał ma. I ostatnio też taki odpał sobie zorganizowała w życiu. I mówię do tej osoby tak, i to jest, mówię,
co myślisz na ten temat, mówi do mnie, tak? Ja mówię, powiem ci, co myślę na ten temat. I powiedziałem jej prawd parę. I ta osoba tak myśli, kurczę, jestem w zwiedzeniu. A przez chwilę jeszcze myślała, że Duch Święty do niej mówi różne rzeczy, nie? Ja mówię, no, kurczę, pomożesz mi? Ja mówię, no dobra. Wiesz, dlaczego lubię tę osobę? Bo jest osobą skłonną do pokuty. Nie jest doskonałą osobą, jest bardzo krótko nawróconą osobą. Ale jest osobą skłonną do pokuty. Widzi błąd w swoim życiu, tak? Jeszcze ta osoba się nigdy ze mną nie pokłóciła. Nigdy nie powiedziała do mnie, wiesz, nie zgadzam się z tobą. Nie, ja w ogóle mówiłem jej prawdy. Często jeszcze mówiłem, wiesz co, pódź się w tej sprawie. Już nie muszę się modlić. W ogóle jestem w zwiedzeniu. Pomóż mi. Ja mówię, dobrze. I koniec. Bardzo szybko pokutuje. Co ciekawe, coraz rzadziej ma takie jazdy. Rozumiecie? Dlaczego? Bo się umacnia. W ogóle pokuta cię będzie umacniać. Pokuta wyrobi w tobie też taką, pewien taki mechanizm powrotów. Rozumiesz? Krótko powiedziawszy, mając kulturę pokuty, nie zajdziesz za daleko w problem. Nie zapętlisz się gdzieś tam, hen, człowieku, i potem wracasz, człowieku, na horyzoncie dopiero się światełko ukazuje. Nie. Zrobisz dwa kroki, wow. Wiesz, chcę, żebyś takie rzeczy widział. Trenuj się w tym. Rozwijaj się w tych rzeczach. Niech to stanie się dla ciebie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz, Panie Boże, decyduję się być człowiekiem pokuty. Ja zgadzam się na to, Panie. Pomóż mi, Duchu Święty. Związuję każdego demona, który stoi na drodze pokuty. Wiecie, najczęściej jakie demony stoją na drodze pokuty? To są demony pychy. To demony pychy. Demony pychy. Jak to? Ja się mylę, ja się nie mylę. Bóg się nie myli. No i ja. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że pokuta jest twoim przyjacielem. Okej? Zaprzyjaźnij się z tym. Niech to będzie dla ciebie ważne. Pomódlmy się. Ojcze, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo. Ojcze, ja chcę, aby ludzie byli w pełni świadomości, jeżeli chodzi o pokutę. Ojcze, Ty jesteś inspiratorem naszym. Ty objawiasz nam swoje prawdy bardzo chętnie i bez żadnego problemu. Duchu Święty, ja modlę się o ludzi wszystkich tutaj. Ja chcę, żeby wszelkie demoniczne siły pychy odchodziły od ludzkich umysłów. Ja chcę, aby ludzie bez żadnych problemów przychodzili do Ciebie i pokutowali, żeby odpowiadali na Twoją inspirację. Że kiedykolwiek tylko będą dotykani przez Ciebie, Duchu Święty, będą widzieć w jakikolwiek sposób przez Ciebie pokazany błąd w swoim życiu, to że natychmiast będą biegli w odwrotną stronę. Że będą decydowali, Duchu Święty. Ojcze, ja Tobie dziękuję, że na każdą z tych decyzji natychmiast będzie spływała Twoja moc. Że kiedykolwiek oni zdecydują o tym, aby odwracać się od jakiejkolwiek formy patologii, to Twoja moc będzie ich w tym umacniać, ugruntowywać i prowadzić. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.